Poszło koło! Poszło dupę! Teraz jak samochód światło siądzie, ciemno, tylko stawia znak, metr od samochodu, czy tam pół metra musi być, na awaryjnych światłach, rozładuje się akumulator, dzwoni się na lewetę, lewetę zarabia, mechanik zarabia, albo elektromechanik zarabia i mechanik zarabia, bo napierdolą głupot nie wiadomo co, powiedzą, o, panie, co tu się stało u pana, ajajaj, wymiana szyni biegów, szynie poszło koło, poszło dupa, jedź pan na złą, na środ, a oni jadą, biorą ten samochód, twój, co ty sprzedałeś za grosze, dzwoni do mechanika, do kolegi, albo do tego, do brata, ty, ja mam dobry samochód. Ja tylko kurwa lekko naprawić. A co? No, tylko kurwa bezpiecznik wymienić. A my tak nabrali klienta, ja zapłaciłem 50 zł, a tego oddam za darmo. Przyjedź, bracie. Ten przyjeżdża, patrzy, kurwa, dobry samochód. Bezpiecznik wkłada na szrocie sam, bo ma komputery, wszystko. Odpala, jedzie. Ten właściciel, kurwa, patrzy, przejechał jego samochód, kurwa, koło domu. Jeszcze zatrąbi, du-du-du-du! Ten wychodzi, żoną się kłóci, żona opierdala, mówi, zobacz, na samochód pojechał, sprawny. Mogę ci do niego elektromechanika zajechać? A, mnie nie chciało się, to. Ty teraz masz, kurwa, na piechotę zapierdalę, a ja muszę mieć samochód. On idzie na ten sam środ, panie, ja tu samochód dawałem. Panie, właściciel kupił. Jaki? Ona nie powie, że oddała dla ciebie, tylko właściciel. Jaki? Panie, tajne. Ja nie mogę adresu podawać. Ochrona danych, panie ochrony. Zobaczy gdzieś, że stoi taryfę, panie podjedzie. Panie, to pan kupił? Tak, ja kupiłem. A nie mówię, że syn, że zadam rozum. Ja kupiłem. A gdzie kupił? A ze środku. A co było w nim? O, panie, dużo było rzeczy do robienia. A ten tylko bez wyciczek, kurwa, jemnięty był. A nagada, przyjeżdża do domu, żona, wiesz, tam było, o, zobacz, ile napisał.